No i proszę Państwa, Ignacy wróciły z GenConu i kilka słów o tym GenConie bym powiedział, a potem powiem kilka słów o innych rzeczach. Po raz pierwszy Marek nie będzie spał za kamerą, ponieważ to, co będę mówił, to tego jeszcze nie wie. To może się zaciekawi przez moment. Zobaczymy. Na razie jest mi strasznie ciepło. Mogę otworzyć okno? Gdyż jest tam hałas na zewnątrz. Ale możesz. Uchylę. Tak, wiesz, tarkowskim targiem. No i już tu samochody jeżdżą. My jesteśmy w bardzo dużym miejscu, Moskwa. Dużym mieście. Proszę Państwa, wróciliśmy z targów i nasze też stają dobrym humorem, gdyż zaoraliśmy konkurencję. No, takie, że nikt tam się w tej Ameryce nie spodziewał, że taka firma skonurowa tam przyjedzie i pozamiata. A mówiąc poważnie, wielu z Was już pewnie to widziało na naszych profilach facebookowych, ale jeszcze raz się tym pochwalmy. Wyprzedaliśmy całego detektywa i to nie, że tam mieliśmy 100 pudełek, tylko mieliśmy tu pudełek 720. Gigantyczna ilość pudełek. I to wszystko w czwartek było. W piątek jeszcze było troszeczkę i w piątek w okolicach południa nie było już nic, wszystko się wyprzedało. I przez całą resztę piątku i całą sobotę i całą niedzielę musieliśmy niezmiennie mówić nie, nie ma, nie ma, nie ma. Pewnie moglibyśmy tych detektywów tam sprzedać z 1500 albo 2000. Zapotrzebowanie i zainteresowanie było gigantyczne. No i mi się wspominały te czasy z Imperium Settlersów. 7 minut, te, tak, 27 minut. 27 minut. Słynne szefo z Kraja Wokiem, kiedy Tom Basel opublikował recenzję i nagle cała Ameryka chciała Kraja Woka. No i dziś mamy mega, mega wstępny sukces z detektywem, bo to są na razie tylko initial sprzedaż na GenConie. Daj Bóg, że tym ludziom się to będzie podobało. Daj Bóg, że w tą grę faktycznie zagrają i będą się chwalili. Mnie faktycznie tutaj tagował, tagują mnie, zaczynają ludzie tagować, a to gdzieś tam potem coś tam, to się mówi, udostępniam, tak? Na Facebooku dużo się tego pojawiło. Widziałem. Właśnie do tego mówię, że ja też zacząłem Facebooka bardziej używać ostatnimi czasy i zacząłem to pokazać, więc faktycznie ci, co kupili, to niektórzy zaczęli już to grać. Więcej pytań na Board Game Geeku związanych z grą. Różni ludzie zadają różne pytania. Ja tam bym nie chciał nikogo urazić, ale na niektóre pytania, jak Państwo takie pytania zadają, to myślę, że tej gry nie skończą, jak mają takie problemy życiowe. Ale trzymam wszystkich, dla wszystkich kciuki. Proszę Państwa, przeprowadziliśmy na GenConie taki gigantyczny event poświęcony detektywowi, który polegał na tym, że 100 graczy podzielonych na 20 stolików, na 20 grup, grał w detektywa jednocześnie. Duża, duża sala. Ty to pamiętasz, na sali z zeszłego roku, jak tam robiliśmy pierwszy Marsjan. Mhm. I o ile z pierwszymi Marsjanami to była niestety, trzeba powiedzieć prawdziwie w oczy i tak dalej, że to była katastrofa. Bo 20 stołów grał w pierwszych Marsjan i była masa pytań o reguły, ludzie byli nieogarnięci z rulebookiem i był problem. O tyle ten event detektywowy przyszedł bardzo, bardzo sprawnie i bardzo fajnie się bawiliśmy. No i z tych 20 stolików jedna grupa. Nie rozwiązała. A wszystkie inne rozwiązały. Lepiej czy gorzej, bardzo to fajnie znowu widać, bo było tak, że na koniec ja miałem takie biurko, w którym byłem jakby szefem agencji i oni mi przychodzili z raportem. Ja ich albo przyjmowałem do agencji, albo ja mówiłem, że ich muszę zwolnić. Nie? No, ale liczyłeś im punkty. Liczyłem im punkty. Dostałem taki specjalny dyplom, że są przyłączeni do Antaresu. No i ten właśnie ten rozrzut punktów był bardzo duży, bo żeby było skończyć, to okej, trzeba było mieć 18 punktów. I były grupy, co miały 22, 24 punkty, a były grupy, co miały 38 czy 37, czyli faktycznie rozrzut był bardzo duży, co pokazuje to, co my wiemy z testów, że tą grę można na różne sposoby skończyć, różnie ją rozegrać i bardziej albo mniej rozwiązać. Tam było też bardzo fajnie widać, jak różne grupy innymi drogami szybą, oni przychodzi do nas po handoutu. Myśmy mieli wielokrotnie pisane różne teczki. I wiesz, jedna grupa przychodzi, że chce do kostnicy iść, jedna grupa chce iść tutaj. I jakby po różne rzeczy przychodzi, to było bardzo fajnie widać. Czyli jakby wszyscy razem zaczęli, ale to się nie wydaje, to się wszystko zaczęło rozjeżdżać. No i proszę Państwa, zakończyliśmy czwartek, czyli pierwszy dzień konwentu, i zakończyliśmy piątek, drugi dzień konwentu, na pierwszym miejscu najpopularniejszych gier imprezy, na pierwszym miejscu Geek Baza. I w wyśmienitych humorach schodziliśmy z konwentu. Ostatecznie spadliśmy na szóste miejsce. Na szóste miejsce nam tych gier brakło generalnie i już nie było paliwa. Już myśmy chcieli jechać tą drezyną, ale już nie było tam mocy. Już ludzie nie kupowali, już ludzie nie grali. I ostatecznie szóste miejsce. Rok w rok praktycznie jesteśmy w top 10 na pokładzie GenConu i strasznie jestem z tego dumny, że nam się to wszystko udaje zrobić.
No i cóż, zapewne pytania o polską edycję. Moi drodzy, polska edycja jest w drukarni. Z tego co wiem, polska edycja jest gotowa. W sensie, że pliki, nie? I rozmawiałem dzisiaj z Grzegorzem, że potwierdził, że w połowie września wysyłka preorderów, a na koniec września w sklepach. Więc tak jak to obiecaliśmy, tak to będzie. Jeszcze raz przypominam, że ta polska edycja będzie razem z edycją niemiecką i razem z angielską, europejską. Czyli na razie mamy premierę dokładnie dzisiaj. Jest premiera w Ameryce, detektywa, a europejska, angielska, europejska, niemiecka, europejska, polska. 27 września to będzie oficjalnie się wydarzy. Więc tak to wygląda z detektywem, który podbił Amerykę. No a my wróciliśmy do Polski, do naszych realiów. I co tutaj dla Państwa ciekawego mam? Może tak w telegraficznym skrócie o różnych rzeczach opowiem, co? Po pierwsze, trwa takie totalne czyszczenie magazynu. Przecież gier, które mieliśmy po prostu w już małych ilościach, one już nie były nigdzie w hurcie, nigdzie. I po prostu je czyścimy i też zaorujemy. I ja chciałem przynieść więcej pudełek, tylko to znalazłem. Więc jakby mógłbyś powiedzieć, co tam było, że wyprzedajemy, bo tego nie znalazłem na magazynie. Na pewno wszystkie cztery bajkogry? Tak jest, ja znalazłem już ubiegłej zajęcia. To wygląda, wychodzi mega fajnie, bo wychodzi za stówkę. Proszę wszystkie Państwa, cztery części. Kto nie kupi ten trombo? Po prostu powiem, to moja ulubiona gra, jeśli chodzi z tej serii, zarobista rzecz. Tą znalazłem, coś tam się mam. Mamy tam jeszcze Waleczne Piksele. Waleczne Piksele. Drugą część, to i nie znalazłem już na magazynie. Drugą część. Mamy dodatek do dziedzictwa, pięć rodzin. Pięć rodzin. On tu gdzieś tutaj dziękuję, skoro nie ma, nie ma bardzo. Ale tam jest Pasi Konik i Mrówka jeszcze. Pasi Konik i Mrówka. Mamy jeszcze. Nie znalazłem, bo też, jak chcę, to do domu wziąć, bo nie mam. Fajna gra. Mamy jeszcze bodajże Bongo. I to się kończy jutro. I to się kończy tak jutro. Czy dzisiaj, czy jutro? Jutro. To Państwo się ogarną, bo kupią sobie to ostatnie egzemplarze zostały. Fajne ceny. Bardzo fajne gry. Ignacy są zdenerwowani, ponieważ Ignacy niestety do tego interesu dokładają. Ignacy nie są szczęśliwe, że muszą te gry wyprzedawać. Ignacy uważają, że Państwo są trąby, że te gier nie kupiły. Ale jak już teraz ich nie kupicie, to że jesteście zupełnymi trąbami. I ostatnia chwila, żeby kupić bardzo, bardzo fajne gry z Portal Games, które po prostu wyczyszczam magazyn. Z innych informacji jest taki, że wyczerpał się nakład na Rosimę RPG i właśnie w tym tygodniu kolega Szyba, zwany Multidayem, wysłał do drukarni kolejny nakład, więc dla wszystkich fanów RPG, którzy widzą, że w sklepach tego już nie ma, informujemy, że to w sklepach będzie. Za jakieś 4-5 tygodni tego się nowo wydrukuje. Gra, którą napisałem, kiedy to był właśnie drugi rok? Trzeci? Tak, no dawno temu. I wciąż popularna. Random Flag przeczytaj. Proszę Państwa, tutaj jest taka mądrość, bo myśmy przychodziliśmy i już na takie cytaty szukaliśmy i znaleźliśmy taki cytat. Słabym pozostaje tylko jedna błędy silnych. I to właśnie ludzkość walczy z Molochem i jego jedyną nadzieją ludzkości jest to, że Moloch czasem popełnia błędy, był głupim komputerem. Kawał bardzo fajnej książki, graczom RPG polecamy się. Wiele razy tą różne anegdoty opowiadaliśmy i pewnie na portal koniec 20-lecia znowu się z Michałem puścimy wozę wspomnień i popowiadamy różne historyki, jak ta gra powstawała, a powstawała w bardzo zwariowanych okolicznościach. Wyszło to na dobre w całej scenie RPG w Polsce. Dodruk się dzieje. Teraz chciałem się pochwalić. Dajesz. Tak jakbym się wcześniej nie chwalił. A czy ty o tym w ogóle wiesz, czy nie wiesz? Nie wiem, co powiesz, zależy. O tym wiesz, czy nie wiesz? O trzeciej? Nie, o Humble Bundle. Nie. Jestem w Humble Bundle. A ty nie wiedziałem. Humble Bundle. Humble Bundle. Humble Bundle. Humble Bundle. Humble Bundle. Proszę Państwa, to jest jedna z takich największych na świecie platform, gdzie można kupować różne produkty. Zazwyczaj są to. No jest kilka, jest Humble Bundle Books, Humble Bundle Wideogry i Humble Bundle coś jeszcze innego. Tam są różne kategorie. I ja wstąpiłem w przyjemności zaszczytu bycia Fumble Bumble książkowego. No i bardzo się Państwu polecam, ponieważ te książki moje, pisane moją angielszczyzną, są zrozumiałe dla każdego, kto nawet nie zna angielskiego. One są podobno dość zabawne i ja mi się też wydaje, że to tak zabawnie pisałem. Ja tam piszę o moich różnych przygodach, jak tworzyłem gry, jak tworzyłem Robinsona, jak tworzyłem różne inne historie. Są tam oprócz moich artykułów, które bardzo Państwu polecam. O, ten artykuł jest śmieszny. A to jest druga część? Obie są w PDF-ie. How I didn't win Spiele des Jahres. Jak nie wybrałem Spiele des Jahres. Nie przyznam się na artykuł. Ale jest naprawdę świetny. Jeszcze nie czytałem w ogóle ani jednej książki. No bracia, no to naprawdę to są naprawdę fajne rzeczy. Oprócz tego są tutaj artykuły nie tylko Ignaców, ale także różnych innych ludzi. Antoine Boza, autor Hanabi i Seven Wonders.
Jest tutaj artykuł Frank Schulte, najsłynniejszy recenzent w Niemczech. Jest Michał Oracz. On Respecting Players' Intelligence, czyli o szacunku dla inteligencji graczy. Jeff Engelstein ze Space Cadetów, Wlada Chwaty, nasz ukochany przyjaciel, Adaś Kałuża, twórca K2, Brad Thornton, tutaj Rob Davio, masa celebrytów, moich przyjaciół, Mike Selinker, Seji Kanai, twórca Love Letter. Słuchaj, masa, tą książkę i tą drugą książkę można teraz wyhaczyć na Humble Bumble. Ja tam jestem w gronie różnych innych znanych autorów gier, którzy także książki napisali, można sobie kupić dużo mądrych książek o tworzeniu gier, z czego moja może nie jest najmądrzejsza, ale jest zabawna i Państwo to prawda, na pewno doceniam. I sobie to kupią, tam za 5 dolarów można kupić jedną, za 10 można kupić dwie i tak dalej, i tak dalej. I tam te dolary spłyną na moje konto później, więc Państwo sobie nie żałują tej historii. Teraz chcę Wam powiedzieć o tym, że myśmy wydali to, kiedy ja byłem w rozjazdach, to wyszło, kiedy będę nadestał, że kiedy to wyszło, czy to wiesz, kiedy to wyszło, czy nie? Nie wiem. Chyba tak, może. To mówię, jak ja byłem, gdzieś jeździłem, proszę Państwa, i ja nie zdążyłem tego pokazać, a to już jest nasz trzeci pakiet imperialny, tak już się to ładnie wszystko stworzyło. Tutaj kiedyś był marketing, że jednego ten, a tutaj już jednak nie ma, że ładna ilustracja jest. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ładne ilustracje, ten najnowszy dodatek do Imperatorów Terców, Chłopcy idą na wojnę, ma najbliższą ilustrację w historii Portal Games. Ja Państwu pokażę na bliżej, jest wielko paskudna. Nie wiem, czy autor tej grafiki mnie ogląda. Jeśli nie ogląda, chłopie albo dziewczynko, to ci nie wyszło. Tutaj mam anegdotkę na ten temat, że wcześniej ten dodatek miał być inną ilustrację. Nie wiem, czy ją pamiętasz, z takim Feniksem Smokiem. Nie pamiętam w ogóle. Nie, więc była inna ilustracja. Ona mi się strasznie nie podobała, była po prostu paskudna i powiedziałem Multidiowi, że nie zdarzył się na wydanie dodatku mojego z taką ilustracją i żądam innej ilustracji. Więc Multi zlecił jeszcze przyczyną. Więc zapłaciłem podwójnie i wyłam to jak kupa. No, ale oprócz tego, proszę Państwa, w środku jest masa dużo rzeczy fajnych. I jest to dodatek, który został wymyślony w dużej mierze, w głównej mierze przez Asię. Jak nie w całości, nie? No troszkę tam się wymieszałem to, ale generalnie faktycznie jakieś 80% to są jej świetne pomysły. I to był chyba pierwszy produkt, który Asia robiła tak od kiedy się ona zatrudniła. Tak, na siodle faktycznie to zrobiła. Bardzo Państwu polecamy, tylko ostrzegałem. Ja to już ostrzegałem we vlogach angielskich, po prostu już nie miałem okazji. Dodatek Chłopcy idą na wojnę jest dodatkiem, który gigantycznie zwiększa interakcję między graczami, ponieważ w tej wariancie gracze mogą atakować lokacje frakcyjnymi graczy. I nagle się okazuje, że twoje piramidy, drogi graczu Egipcjan, albo twoja administracja, drogi graczu Rzymian, albo twój Dark Chapel, drogi graczu Barbarzyńców, już nie jest taka bezpieczna, ponieważ chłopcy poszli na wojnę i mogą cię tam nastukać. Asia wymyśliła taką świetną mechanikę border, czyli granic, że atakujemy karty frakcyjne, to ich nie demolujemy, tylko jakby przenosimy troszeczkę granicę, taka wojna podjazdowa i ta karta tak siup i ląduje w naszym państewku, bo przesunęliśmy granicę. I tutaj granic chodzi o to, żeby nie rozwalać frakcyjne przeciwnika, tylko mu je podwędzać. I nagle gramy Japończykami, mamy trzy piramidy, albo gramy Egiptem, mamy dwie administracje, i nagle ilość kombosów rośnie po prostu do absurdu. To jak to Asia testowała i z testerami w Katowicach w Universum i u siebie w domu i ze mną tutaj w firmie, a ja w domu z Mary i tak dalej. Wszyscy to mocno ogrywaliśmy, bo tutaj mocno dzieją się masakryczne rzeczy. Bardzo polecamy, tylko bardzo, bardzo ostrożnie, jeśli Państwo grają w tą grę tak pokojowo, jak to powiem metaforycznie, z żoną do kawy czy do herbaty, to tutaj to można dostać w czaszkę od żony potem, jak się taki zrobi taki najazd. Pan kolega mógłby zrobić jakieś takie krótkie zaprezentowanie, osobny filmik, jakie są karty w dodatku, żeby Państwo wiedzieli, jak to działa. Co tam się można robić? Tam się pojawia nowa mechanika budowania twierdzy. Budujemy takie twierdze, fortece takie budujemy. Też bardzo fajny element. Chłopcy idą na wojnę po polsku, po angielsku, jak to się nazywa? We didn't start the fire. Tu miałem zaśpiewać. A chłopcy, to też jest piosenka, prawda? Umiesz ją zaśpiewać? Nie. Jest to tytuł piosenki Pijama Porno. Pijama Porno? Kto to wymyślił? Ja. Poważnie? No. Nie znam. Mi się ten tytuł bardzo podoba. Nie znam dyskografii zespołu Pijama Porno, więc nic z tego nie zaśpiewam. Więc We Didn't Start the Fire po polsku, chłopcy idą na wojnę. Proszę Państwa, bo chciałem powiedzieć jako anegdotkę ponownie, bo Państwo to oglądają dla ciekawostek, że większość naszych wydawców lokalnych, czyli Czesi, Niemcy, Włosi i tak dalej, oni nie ogarniają w ogóle, że to są tytuły piosenek i oni to literalnie tłumaczą z angielskiego na swój lokalny i dochodzi do jakichś zupełnie bezsensownych tytułów. Może nie mają.
Takie fajne. Są też niegarnięci. Więc chłopcy idą na wojnie, już są w sklepach od jakiegoś czasu, nie wiem, ale jak dawno, ale już są, my się polecamy fanem osadników. A niebawem będzie też w sklepach Grajeczka, ale dowiedziałem się, że ona będzie za tydzień czy za dwa tygodnie, to może za tydzień, nie powiem, co, bo już tak się zgadzają. No, w sierpniu ma być. W sierpniu. Państwo sobie wyobrażą, że nie opowiadam, ale jeszcze nie opowiadam, okej? Okay? To ja bym jeszcze... Jest śliczne. Jeżeli... Ja o nim mówiłem już podcast, w ogóle dwa piątki, bo ja grałem z moją córą. Jak to ja wymyśliłem fajnego tagline'a do Grajeczki. Ja widziałem na Facebooku bardzo fajny tagline. I graj długo i szczęśliwie. No. Ty wymyśliłeś? Tak. Poważnie? Tak. To absolutnie jest pewne. Naprawdę na wizji jest. Ci mówię, jest świetny. Jest świetny też. Wczoraj go zobaczyłem, prawda? Ktoś mi się wyświetlił i powiedziałem, ktoś to wymyślił w filmie, to mu to wyszło. Tobie to się pięknie wyszło. Jest rycerz. Którego nie widać w kamerze. Są ludzki, one są już prekonsorty pomalowane, ale nie, o to kiedyś indziej. Ale korci. No to takie jest fajne. I graj długo i szczęśliwie, bardzo ładne hasło, Grajeczka. Opowiem o tym za tydzień. Proszę Państwa, zupełnie się rozgadałem. Więc może przejdziemy do pierwszego pytania. 20 minuta. 20 minuta, tak? Proszę Państwa, jeśli chodzi o kartę do Inish, będzie takie pytanie, co? Na pewno. No dobrze, proszę. Zajrzymy do Państwa. Jaskini Lwa. Do Jaskini Lwów. Ja proszę Państwa. Zastanawiam sobie, że my jesteśmy wciąż jedynym wydawcą, które takie coś robi, że z fanem rozmawia. W Polsce. To prawda. Czy Państwo nas jakoś pochwalą za to, że Państwo nam powiedzą, że kurczę, po to dobrą robotę robicie? No dobrze. Dzień dobry, pisze Michał. Zwany Marcinem. W zasadzie to Marcin, tylko się dzieje przed tłumaczył. Czyli, że przeczytałeś. Ja wróciłem z Jadlagu jeszcze, proszę Państwa. W zasadzie nie wróciłem. Czy wiadomo coś na temat Crowdrunner Midnighter i wirtualnego bonusu? Marcinie, jeszcze nie wiadomo. Gra jest zapowiedziana na koniec roku, a jesteśmy w połowie roku. Mamy początek sierpnia. Czyli zostało jeszcze nam 6 miesięcy, może 5, jeszcze zbyt wcześnie. Kiedy bolidy, kiedy giznos? Widzę, że Marcin tu jest bardzo już sprężony, żeby wydawać kapustę na nasze tytuły. Marcinie, na razie kup sobie Within Sack the Fire, albo Borgian The Stories, albo Grajeczki, albo gry w wyprzedaży, a my poważnie to się wszystko produkuje i zawsze powtarzamy, dopóki to nie jest na naszym magazynie, nigdy nie wiadomo, i po prostu jest bardzo dużo przygód. Głównie z celnikami i z morzem. A są to produkty i jedne i drugie drukowane w Chinach, więc tam się może dużo rzeczy wydarzyć. Czy zawitacie na festiwal komiksów w Łodzi we wrześniu? Nie zawitamy. Ja byłem osobiście prywatnie w zeszłym roku na festiwalu. Tłumy ludzi, bardzo fajnie, dużo komiksów przywiozłem do domu, ale z panszukami tam nie będziemy jechali. Rafał mówi, dzień dobry, szanowny panie prezesie, kiedy możemy się spodziewać podprawionych kart do gry Inish? Panie drogi, szanowny Rafale Grabo, nie wiemy, jak tylko będziemy wiedzieli, to ogłosimy. Waldemar pyta. Root, podobno fajna gra, widzieliście ją na Gen-Conie. Waldemarze, widziałem ją przez chwilkę, gdyż ona się pojawiła i się wyprzedała tak jakby w piątek. Jeszcze w piątek rano była, a potem już później jej nie było. A ja nie byłem pewien, czy ją chcę i ostatecznie jej nie kupiłem. Więc nie mamy egzemplarza, nie wiem, czy będziemy ją wydawali, nie ma nawet takich planów. Jak nastroje po Gen-Conie? No są wyśmienite. I czy Monolith Arena, czy jest gdzieś kiełkujący moment na mistrzostwa Polski albo świata, bo gra wygląda turniej. No, mamy rozchulane mistrzostwa Polski na Rusinie Hex. Czy będą osobne do Monolith Arena, czy jakoś będziemy łączyli, nie wiem. Na pewno coś w tej kwestii się wydarzy, ale generalnie w Polsce na Rusinie Hex jest gigantyczny mocny. Mamy ten pomysł na premierę niby, nie? Na premierę w turnieje początkujących. I jakie gry, jakie ciastka, jakie gadżety przywiózł prezent z Gen-Conu. Jeśli chodzi o gadżety, to mam bardzo wypaśny pendrive z Krumiorno. Mogę sobie teraz... W kształcie głowy Erika Langa? Nie, mogę sobie teraz dane przenosić między komputerami. Różne, mogę mieć takie historie. Jeśli chodzi o ciastka, nie wiem, czy ty to widzisz na Facebooka, czy nie widzisz na Facebooka tort. To widziałem, tak. Wszedłem na stoisko pierwszego dnia, to było w środę, kiedy ustawialiśmy stoisko i tam już czekał na mnie fan portalu, który miał przygotowany, wspaniały, piękny tort z logiem portalu, z logiem detektywa i z napisem Congratulations. Kevin już wiedział, czuł pismo nosem, że będzie Congratulations. I on już przed targami już nam złożył gratulacje. Było to bardzo miłe. Dobre ciasto? Dobre, że było piekielnie słodkie. Jak przyszło do Amerykanów, jakby oni tam do tym cukrem do łopatami dojeżdżają. Jeśli chodzi o jakie gry, no to się dowiemy, jakie gry najciekawsze, jak dopiero nie zagramy. Na razie zagrałem w jedną i nie by mi się podobała, ale nie chciałbym spoilerować i krytykować konkurencji, więc jak zagram więcej gier, to powiem, co fajnego się okazało z tego.
Pozdrawiam ekipę portalu z prezesem na czole. Czy? Na czole. Oktawian pisze, czy wiadomo co więcej na temat terminu wysyłki on end do sklepów? Z tego co wiem, to będzie we wrześniu. Ponieważ jak wiecie, niestety popełniliśmy błąd i niestety całą grę musi przedrukować. Czy zmieniło się coś w sprawie Mage Knighta? Nie, nic się nie zmieniło. Wciąż jest na koniec roku przewidziany. Sebastian wita prezesa i wita ekipę. To ty będziesz ekipą, ok? Mhm, tak jak Darek ostatnio. Pokażę tam na przykład dwie, co będzie wyglądać, jak było dwóch ludzi. No, a co jest, cała ekipa tu siedzi. Czy Eric Land lub pan prezes ma zamiar stworzyć area control w klimacie słowiańskim? Nasza mitologia jest bardzo bogata, a niedoceniana lub nieznana przez samych Polaków. Sebastianie, ja takich planów nie mam i o ile wiem, Eric Land też takich planów nie ma. I o ile wiem, zgadzam się z tobą, że właśnie, że nasza mitologia jest niedoceniana i nieznana, więc nie chcemy wydawać gry o czymś, co jest nieznane, ponieważ to się słabo sprzeda. Pamiętasz jaką grę komputerową Polanie? Też wiem, że takie coś było, ale nie wiem. Więc Sebastianie, zupełnie tak jak mówisz, to niezbyt popularna mitologia i nie ma sensu robić gry na ten temat, ponieważ tego nikt nie kupi na świecie. Łukasz pisze, że podłączy się do pytania Mage Knighta. Kiedy będzie i ile będzie kosztował? Łukaszu, jak co tydzień odpowiadam, będzie na koniec roku, a cenę podamy, jak będziemy ją znali. Paweł pisze, witamy z powrotem i gratuluję sukcesu do detektywa. Czyli on już przewidział, o czym będę gadał. On już wiedział o sukcesie. Paweł jest pewny. Czy teraz, jak już detektyw miał premierę, zacznie się pojawiać nieco więcej rzeczy związanych z Monolith Arena i Mystery Tales? Dokładnie tak, Paweł. Jeszcze wciąż się będzie trwał marketing związany z detektywem, ale dokładnie od teraz, od sierpnia, już rusza powrótku maszyna marketingowa Monolith Arena, która będzie miała premierę pod koniec października. Już mamy 2,5 miesiąca, żeby wam o tej grze powiedzieć. Jestem piekielnie zachwycony tą grą, uwielbiam ją. I nie mogę się doczekać, żeby móc zacząć pisać o nich artykuły i opowiadać o tej grze i pokazać ją. Więc tak, machina Monolith Arena ruszy niebawem, a po niej ruszy machina Mystery Tales. Czy prezes przyniósł z GenConu coś fajnego, co może się pojawić w zapowiedziach na rynek.pl w portal koniec stycznia? Drogi Paweł, przywiozłem kilka gier, ale żadną z nich nie przywoziłem z myślą o wydaniu. Wszystkie gry, które przywiozłem, po prostu prywatnie sobie kupiłem. Więc być może będzie tak, że któraś z nich tak mnie zachwyci, że będę się chciał kontaktować z wydawcą i wydawać polską edycję tej gry. Natomiast generalnie w tym roku na GenConie byłem po prostu zawodowo z premierem detektywa, a prywatnie sobie kupić fajne gry. Nie podpisywałem żadnych i nie prowadziłem żadnych rozmów dotyczących licencji. Natomiast widziałem tam naszych przyjaciół z Rebela, którzy tam biegali z Sojska do Sojska i podpisywali wszystko, że jest wygląda to, że Rebel wyda 700 gier. Coś tam kopią? Tylko uważaj, a ogólnie okej. Okay. Mateusz wita pana prezesa i ekipę portalu. Czy on się dał nabrać na te dwie ręce? Więcej. No Mateusz, to tylko że ja, to jest Marek, tylko ma dwie ręce po prostu. I czy wiemy coś więcej w sprawie premierii Ex-Libris? Ja nic więcej nie wiem, czyli z tego co wiem, to po wakacja jakoś, ale szczegółów nie znam. To jest drukowane nie w Polsce, więc to jest, zawsze jest poślizg. I czy prezes znalazł coś fajnego na GenConie? No to jak już mówiłem, znalazłem dużo ciastek, znalazłem dużo fanów portalu. I znalazłem kilka gier, ale czy są fajne, to nie wiemy. To ja bym może taką kryptoreklamę. Bo dzisiaj na naszych stronach, jeśli Kuba nie nawali, co mu się zdarza co drugi raz, ukaże się podcast dla pęki. I on jest o tyle niezwykły, że w tym wypadku jest to podcast, który ma ponad niecałe 3 godziny. Myślisz, że ktoś to przesłucha? Nagrywaliśmy z Mary codziennie pół godziny przez cały dzień Więc są takie, są bity 30-minutowe i Mary to wszystko złożyła w jeden bit. Łącznie 5 razy pół godziny. Więc jest hardcore, ale tam się można dużo dowiedzieć ciekawych rzeczy i historii genetyki. W ogóle wiesz, jak tam się rzeczy dzieją na GenConie? Nie mam pojęcia. To musisz posłuchać. Nie, 3 godziny nie, daruj. Szefa Yellow wyrzucili. Ochrona go wyrzuciła z konwentu. Nie, w ogóle nie miał zakaz na konwent. Szef Yellow. A taki znany podcaster, który zawsze na konwentach wchodzi w sukienkach różowych, i wydawcą Kamasu czy Otwagutiego natrzaskał jakiegoś youtubera Magic the Gathering w barze. Jest sprawa sądowa i... No śmiesznie. Prawo amerykańskie jest dziwne, więc sprawa jest z tego co się dowiedziałem za próbę taką zabójstwa, znaczy taką najwyższą, ponieważ on go nie, że go tam chlasnął, tylko stosował na nim taktyki sztuki walki.
A sztuka walki to już jest jako weapon uznawany według prawa amerykańskiego, czy zła, tak z weaponem to było. Zapowiedź z bronią w ręku. Tak. Bo te karate to już jest broń, według amerykańskiego prawa. Co zrobisz? Nie, lepiej nie znać. Jakby Ameryce kogoś lejecie, to lepiej taką zwykłą fan, nie szpanujcie, czy tam coś znacie, karate kit, bo można pójść do ciągu. Więc rzeczy się działy, ja o tym wszystkim opowiadam w podcaście. On jest długi, bo dużo się tam działo. Jak wygląda kwestia kart z Inis, jak tylko będziemy wiedzieli, to będziemy o tym informowali. Kiedy rusza program MageNet, jak tylko będziemy o tym informowali. Kiedy będą spodziewać się Eon's End, jak będziemy wiedzieli, to poinformujemy, ale wiem, że to będzie we wrześniu raczej. I jak tam szok termiczny poprosi do ciepłych krajów. Mój drogi Starku, w Stanach, w Indianapolis jest równie upalnie, co w Polsce. Różnica niestety żadna. Chociaż ja przez większość czasu siedziałem oczywiście w klimatyzowanych halach. Rafał, co tu się za mnie zapłaca? Co mi tutaj zaglądasz w moje tutaj? To są moje wykresy. Co? Kartful. I przestało mnie słychać? No, ale z tego będę miał dźwięk w takim razie. Halo? No trudno. Rafał mówi, jak w kwestii John Connor? Czy zdążył prezes zagrać w Everdell? I czy jakieś portowe pan związane z tym tytułem? Nie zagrałem Everdella. Kupiłem inną grę na stoisku tego wydawcy niż Everdell. I proszę Państwa, no nie wiem, nie grałem w tą grę, nic o niej nie wiem, ona wyglądała strasznie taka overproduced, z tym takim drzewem gigantycznym i czekam na opinię jakieś powiem w internecie i dopiero się tej grze przyjrzymy na pewno na Essen. Sebastian, czy planujecie, testujecie, projektujecie kolejne kampanie do detektywa? Jakiś z archiwum X czy inne? Słuchaj, Sebastianie, myśmy mówili od samego początku, że to, czy się ukażą dodatki do detektywa, będzie zależało w 100% od tego, czy jest demand, czyli czy jest zapotrzebowanie klientów, czy klientom się teza podoba. Wygląda na to, że zapotrzebowanie będzie, że pierwsze przyjęcie jest bardzo pozytywne, więc tak potwierdzam, że nad czymś tam od kilku miesięcy pracowaliśmy i coś tam sobie powstaje. Natomiast takie konkretne informacje będziemy mogli ogłosić na Essen, na targach w Essen, cóż tam mamy w robocie. Więc coś tam powstaje, ale konkrety będą ogłoszone na Essen. Czy dodatkowa mapa i karty do Downsforce zostaną wydane po polsku? Tak zostaną. Marcin, może portalką w hali Mosir Tychy. Na pewno się pomieścimy. Tychy. No, to może... Tychy nie są daleko. W akwaparku Tychy. Jedziemy pływać. Nie musisz. Gdzieś to musimy zrobić i nie ma żartów. Piotr Sarnecki. Widzę pana prezesa, pana operatora, ewentualnych gości na wizji oraz zresztą zastanę ekipę. Czy coś wpadło w oko na Genconie? No. Pendrive? Powiem wam, że było tam tak dużo gierów, było tam tak dużo nowych rzeczy, było tam tak dużo kolorowych rzeczy, że gdyby Ignacy miał dużo milionów pieniądzorów i gdyby miał dużo walizy, to by dużo kupiły. Tam, nie wiem czy to oglądasz, czy widzisz na Facebooku, to się pojawiają te słynne zdjęcia, co przywożą z Gentonu, nie? I tam te ilości są porażające. Ja sobie, zawsze ze znamy. Jak jestem tam na kilku sekund, jak sobie tak policzyłem tam, to jest ponad $1000. No. Tak. To jest jedzie na konwent i $1000. Czeka nie? Cały jakby rok, prawda, żeby... Więc po prostu dużo gier, dużo ludziom padło w oko. Ja musiałem się limitować z zawartością wielkości mojej walizki, więc ja ostrożnie. Pół godziny. Kiedy można się spodziewać nowego preordera i co to będzie? Będzie to preorder Monolith Arena, podejrzewam. Tak, bo to jest najbliższe, co będziemy robić. Jeżeli mówimy o grach naszych. Tak. Co do linii typerów, czy oficjalnie gratulacje od Mary mam traktować jako nagrodę? Nie, to miała być nagroda naprawdę, panie Piotrze. Pierwsze 3 miesiące mamy dostać gry normalnie, jakieś od nas. No i jeśli osoby, które wygrały Ligę Typera, pierwsze 3 miejsca wśród fanów, nie dostały jeszcze nagród, to proszę pisać do Mary z oburzeniem, że ma państwo przesłać prawdziwą nagrodę. Panie prezesie, jak oceniacie Alien Artifact już jakiś czas po premierze? Czy przyjęło się tak dobrze, jak planowało? Przyjęło się znacznie lepiej niż planowaliśmy na świecie i przyjęło się znacznie gorzej niż planowaliśmy w Polsce. Ale na zachodzie superacko i potwierdza, że nowe dodatki do tej gry, że będziemy to mnie podtrzymywali przez kolejne miesiące, ponieważ jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz się ukazała edycja niemiecka, ukazała się edycja francuska, właśnie dogodujemy edycję hiszpańską. Więc generalnie na świecie bardzo, bardzo dobrze. A w Polsce, no nie. Muszą może Państwo bardziej promować tę grę wśród swoich znajomych. Pyta Łukasz, kiedy w sklepach będzie detektyw? Pod koniec września. Patryk ze Wrocławia pyta, panie prezesie, jakie są najbliższe premiery portalu? Co było ukrytym klientem na Genconie? Jeśli chodzi o ukrytych klientów na Genconie, to jeszcze nie wiem. Tak jak powiedziałem, przywiozłem walizkę, dokładnie 2 walizki gier i będę to widział za kilka tygodni, jak je wszystkie ogram.
jeśli chodzi o najbliższe premiery portalu, najbliższą premierą portalu chyba są dodatki do Diodes, które jakoś do nas docierają i są Rage'a. I dodatki do Blood Rage'a. One chyba one już były. Który dzisiaj jest? 8 miałem się. Dzisiaj 8. To dzisiaj. Dzisiaj są premiera dodatków do Blood Rage'a. Wracamy, 3 dodatki do Blood Rage'a. Jakoś za kilka, kilkanaście dni dodatki do Diodes w kopieniu sklepów. I też wskakuje Grajeczka, gra familijna, bardzo fajowska. No i potem we wrześniu zarzucimy milion premier. I tutaj Marek zapytuje, wódka, wino, piwo czy whisky, co polewać przy waszych grach? Marku, no oczywiście polewać należy herbatkę i ciastka. Jak wiadomo, Portal Games jest promotorem grania z herbatnikami i ze herbatą, więc to są nasze plany na tę historię. Proszę Państwa, polecamy się jeszcze raz z wyprzedażą, która rani moje serce prezesowskie. Ale to są po prostu ostatnie egzemplarze gier i posłuchajcie sobie, weźcie, pocieszcie się, zagrajcie. Ignace i prezesy polecają się z Chłopcy na wojnę, dodatek do Settlersów, w której jest dużo, dużo interakcji, dużo atakowania siebie nawzajem, dużo kart i lokacji, które produkują mieczyki. Tych mieczyków jest znacznie więcej w tej rozgrywce z tym dodatkiem. Ignace polecają się ze swoją książką i z książkami swoich przyjaciół autorów gier Board Games The Tell Stories na Humble Bumble. Za 10 dolarów to można sobie kupić. To się śmieje. No bo bawi mi to, jak mówisz. Bumble, bumble. I Neuroshima do dróg się dzieje. Będzie za jakieś 4-5 tygodni w sklepach. Polecamy się, kłaniamy się wysoko. I więc widzimy się za tydzień. Dziękuję.